Oglądamy dzisiaj wystawę czwartego pomorskiego pleneru ceramicznego. W zeszłym roku zaczęłyśmy od dwudniowego maratonu lepienia wszystkich rzeczy, które tutaj widzimy. Był to, zdaje się, wrzesień. Później przez miesiąc, prawie półtora miesiąca, wszystkie prace schły, suszyły się. Później trzeba było je włożyć do pieca na pierwszy wypał. Dalej spotkałyśmy się pod koniec października na szkliwienie, czyli pokrywałyśmy kolorami, szkliwami nasze prace i znowu prace musiały po kolei iść do pieca, żeby zdążyć na dzisiaj. Cały ten proces jest bardzo długi. Im więcej uczestników, tym dłużej to wszystko trwa. Dlatego kobieta w ceramice musiała się zakończyć właśnie dzisiaj, 7-8 marca. Taki był zamysł. Ilość osób, które biorą udział w naszej pracowni, jest bardzo ograniczony ze względu na rozmiar pieca. Mamy najmniejszy piec, jaki jest możliwy, dlatego minimum 10 osób, najwięcej to było 15 osób, które brały udział w plenerze i więcej nie może być. Po prostu technicznie nie da się tego zrobić. Planuję w przyszłym roku większy, ale mam nadzieję, że już piec będzie większy, więc około 20. Nie ingeruję w to, co uczestniczki tworzą. Miały określoną ilość kilogramów gliny i z tego miały stworzyć coś, co im się kojarzy z kobietą w ceramice. Oczywiście powstały anioły, które są najczęściej kobietami. Powstały też płaskorzeźby. Tych aniołów całkiem sporo powstało. Niestety część popękała w trakcie suszenia, bo to też się zdarza, trzeba to też przewidzieć. Powstały też bardzo fajne maski przedstawiające twarz kobiety. Z kwiatami oczywiście są też kubki z rysunkami i malunkami kobiet. Są też płaskorzeźby z rysunkami kobiet. Także wszystko w zasadzie jest powiązane z kobietą.